Mieszkańcy Krosna w wieku 60+ będą mogli skorzystać z bezpłatnych szczepień ochronnych przeciwko grypie. Akcja w całości finansowana jest z budżetu miasta. Szczepienia będą odbywały się w przychodniach, m.in. przy ulicach Kisielewskiego, Okulickiego, Wojska Polskiego i Naftowej. Zakładamy, że na pewno ponad 1300 osób zostanie objętych szczepieniem ochronnym. Wszystko zależy jeszcze od wartości szczepionki, jaką te podmioty zakupią. Na razie czekamy na właśnie nabycie tej szczepionki przez naszego partnera i zakładam, że gdzieś około 15 września rozpocznie się akcja szczepień ochronnych. Krosno wyda w tym roku na ten cel 94 tysiące złotych. Celem akcji jest ograniczenie zachorowań na grypę i infekcje grypopodobne u osób starszych. Wiem nieoficjalnie, że zainteresowanie jest duże. Od lekarzy, POZ-ów wiem, że mieszkańcy dzwonią też do nas, do urzędów, pytają, kiedy będzie można, kiedy będą. Słyszałem nawet nieoficjalnie, że podobno już jakieś tam są rezerwacje i zapisy. To jest działanie, które przeprowadzamy po raz kolejny. W latach poprzednich też robiliśmy w ramach profilaktyki ochrony zdrowia dla mieszkańców szczepienia przeciw grypie. Tylko, że w tym roku jest to zdecydowanie większa grupa mieszkańców, którą chcemy objąć tym szczepieniem. Między innymi właśnie wsłuchując się w opinię ekspertów, że w okresie teraz, jaki mamy, pandemii, jednak szczepienia ochronne będą większym zabezpieczeniem zdrowia mieszkańców. Szczepienia będą możliwe dopiero po dostarczeniu szczepionek zamówionych przez przychodnie w hurtowniach.